Funkcję g od x otrzymano za pomocą translacji, czyli przesunięcia funkcji f od x równej x kwadrat. Napisz równanie funkcji g od x. I tu mamy miejsce, aby wpisać wzór funkcji g od x. Czyli co? Tutaj mamy właśnie funkcję x kwadrat, parabolę niebieską, no i mamy tę przerywaną parabolę. Wiemy, że to jest przesunięta parabola niebieska. Dobrze, więc ja tutaj to sobie skopiowałem, tutaj to rozwiążemy i sprawdzimy po tym rozwiązaniu. No dobrze, więc pierwszym naszym celem jest uzmysłowienie sobie, o ile przesunięto, prawda? Czyli przesunięto to znaczy, że każdy punkt tej paraboli niebieskiej, prawda, został jakoś tam przesunięty, no i ta parabola, prawda, jakoś powstała. Każdy o tyle samo został przesunięty. No i teraz jak się dowiedzieć, o ile została przesunięta ta parabola, no to chyba najłatwiej popatrzeć na wierzchołki, prawda? Każda parabola ma pewien szczególny punkt, czyli wierzchołek. No i skoro każdy punkt został przesunięty o tyle samo, no to dowiemy się o ile, jeżeli zobaczymy, o ile został przesunięty wierzchołek jednej paraboli, o ile trzeba go przesunąć, aby on wylądował w wierzchołku drugiej paraboli. I teraz skoro każdy punkt o tyle samo, no to w szczególności właśnie o ten wektor łączący wierzchołki. No to popatrzmy teraz, prawda? O ile musimy przesunąć wierzchołek paraboli niebieskiej, aby dojść tutaj? Czyli tak, musimy pojechać o 5 w dół i o 4 w lewo. Znaczy napiszmy o 4 w lewo. No i to jest kolejność, jest wszystko jedno, obojętnie, czy najpierw przesuwamy góra-dół, czy lewo-prawo. O 4, może tak, o 4 w lewo i o 5 w dół. No dobrze, i teraz sobie musimy uświadomić, co się dzieje z wzorem funkcji, jeżeli my przesuwamy jej wykres. No i to są dosyć ogólne zasady, o których w różnych filmach tutaj już mówiliśmy. Czyli po pierwsze, jeżeli mam wykres funkcji f od x i przesuwam o a wzdłuż osi poziomej, to otrzymuję wykres funkcji f od x minus a, czyli o a wzdłuż x. Przy czym konwencja jest taka, że a dodatnie to jest w prawo. Prawo, a ujemne to jest w lewo. Dobrze, czyli wobec tego, no na początku mieliśmy parabolę x kwadrat, teraz my ją przesuwamy o 4 w lewo, tak? O 4 w lewo, czyli a jest minus 4, czyli x minus minus 4, czyli x plus 4. Może napiszmy x minus minus 4 do kwadratu, czyli po prostu x plus 4 do kwadratu. Tak? I to jest, przesuwamy w lewo, no i otrzymujemy, możemy tutaj narysować mniej więcej, a nie bardzo tutaj nam się to pokryło, taką o 4, może raz, 2, 3, 4, może i tutaj raz, 2, 3, 4, no jakąś mniej więcej taką parabolę, prawda? I ta parabola tutaj to jest x plus 4 do kwadratu. No dobrze, i teraz to jest przesunięcie lewo-prawo, teraz w górę, musimy teraz to przesunąć o 4, o 5 w dół. To co to znaczy? To znaczy każdy punkt tutaj musimy przesunąć od niego, współrzędną y musimy zmniejszyć o 5, tak? No ale co to zmniejszyć o 5? To znaczy od wartości, jaką ma ta funkcja, musimy odjąć 5, czyli przesuwanie o 5 w dół to jest bardzo intuicyjne, może nawet łatwiej niż prawo-lewo, po prostu musimy odjąć 5. Czyli jak chcemy przesunąć w dół, no to odejmujemy tyle jednostek, o ile w dół chcemy przesunąć, a jeżeli chcemy przesunąć do góry, no to oczywiście dodajemy. Gdyby zamiast 5 w dół było 5 w górę, no to byśmy dodali 5, a nie odjęli. Czyli koniec końców nasza funkcja g od x ma wzór x plus 4 do kwadratu minus 5. No i tutaj widać, że to się pokryje. To znaczy my wiemy, że to się pokryje, prawda? Bo wiemy, że te dwie parabole zostały uzyskane, znaczy ta parabola została uzyskana poprzez przesunięcie niebieskiej paraboli, czyli x plus 4 do kwadratu minus 5. No to sprawdźmy. X
plus 4 do kwadratu minus 5. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.